Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie z placu przy ulicy Franciszkańskiej na bardzo nietypowym spotkaniu. Miejsce też nie jest przypadkowe, ale o tym za chwilkę. Nasze spotkanie zorganizował pan Sobiesław Nowotny, świdnicki historyk i pasjonat historii naszego miasta. Może właśnie on sam powie kilka słów, z jakiego powodu tutaj się spotykamy. No przede wszystkim spotykamy się z powodu Emila Krebsa, człowieka, który był największym poliglotą wszechczasów w zasadzie. Nie było większego poligloty niż Emil Krebs w historii ludzkości. To on postawił granice możliwości ludzkich tak naprawdę, które do tej pory nie zostały przekroczone. To był człowiek, który urodził się w Świebodzicach, mieszkał w Opoczce, był związany z naszym miastem, chodził tutaj do gimnazjum w Świdnicy. Człowiek ten przez całe swoje życie zajmował się tylko i wyłącznie językami. Poznawał języki nie tylko europejskie, ale również światowe, bardzo egzotyczne jak dla nas, azjatyckie języki w dużej mierze. Najlepiej opanował język chiński i liczba języków, które poznał i którymi się zajmował, jest powalająca. Jego biblioteka posiadała 100 dzieła w 111 językach, więc jest to fenomen wyjątkowy w skali całego świata. Takiego drugiego człowieka do tej pory nie było i podejrzewam, że przez długi czas nie będzie. W 45 językach potrafił tłumaczyć biegle, czyli w sposób urzędowy. 68 języków znał w sposób i aktywny, i pasywny, a zatem potrafił się doskonale nimi posługiwać i w mowie, i w piśmie. Natomiast cała reszta języków, być może nawet, że około 120, to są języki, którymi się na co dzień zajmował. Zmarł w Berlinie. Tam jest pochowany na cmentarzu w Stansdorf i to jest taka krótka biografia Emila Krebsa, ale ponieważ mamy wśród nas gościa z Niemiec, który jest potomkiem pana Emila Krebsa i który stworzył dla Świdnicy i dla Śląska w zasadzie, bo teraz ta wystawa jeździ po całym Śląsku, wspaniałą wystawę, która tutaj została zainicjowana w Świdnicy w Bibliotece Miejskiej, przy której się znajdujemy, to lepiej oddajmy jemu głos w tej sprawie. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry. Wir grüßen Sie ganz herzlich hier in Schweidnitz. Herzlichen Dank. Ich freue mich hier zu sein. Bardzo się cieszę, że mogę być tutaj w Świdnicy. Chciałam zapytać o miejsce, w którym jesteśmy. Czy kilka słów mógłby nam powiedzieć pan o budynku, który jest za nami? Ja, hinter uns steht die Bibliothek. Za nami znajduje się budynek Biblioteki Miejskiej w Świdnicy, gdzie robiliśmy naszą pierwszą wystawę, a po przeciwnej stronie ulicy znajduje się budynek dawnego Gimnazjum Ewangelickiego, gdzie Emil Krebs chodził właśnie do tej szkoły. To jest niesamowite. Człowiek tak, o tak wielkim umyśle i właściwie zapomniany. I gdyby nie pana działalność, dzisiaj nie pamiętalibyśmy o Emilu Krebsie. Ja już od 9 lat zajmuję się Emilem Krebsem. To oczywiście jest niezwykłe, że nie tylko tutaj na Śląsku, ale również w Niemczech on popadł w zapomnienie, można powiedzieć, ale również w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec, z którym był związany poprzez swoją działalność tłumacza. Tam też o nim zapomniano i to dopiero dzięki mojej działalności ta postać na nowo ożywia. Proszę powiedzieć, który okres życia dla pana jako potomka Emila Krebsa jest najciekawszy? Tak, w zasadzie z tego powodu, że ja się urodziłem tutaj w Opoczce, to dla mnie najciekawszym okresem dotyczącym Emila Krebsa byłby ten czas, w którym on spędzał tutaj swoje dzieciństwo na Śląsku. Z drugiej strony na temat okresu, w którym był w Chinach, 25 lat, w którym przebywał w Chinach, byłoby oczywiście też interesujące coś więcej powiedzieć. My wiemy coś więcej na ten temat, jeśli chodzi o jego działalność urzędniczą. Natomiast dla nas byłoby bardziej interesujące, jak wyglądało jego życie prywatne i jak wyglądała jego nauka języków obcych, w jaki sposób uczył się języków obcych. Urodził się pan w tym samym domu, do którego nastoletni Emil Krebs przeniósł się z rodzicami. Czy w domu podtrzymywało się tradycje? To nie jest dokładnie tak, jak się zwykle mówi i jak się zwykle przyjmuje. Owszem, po tym, jak przeniósł się on z Opoczki, znaczy do Opoczki ze Świebodzic, to nie mieszkał w tym domu, w którym ja przyszedłem na świat, lecz w tym domu spędzał swoje urlopy w okresie, w którym przebywał w Chinach. Natomiast on mieszkał na początku, spędzał tam swoje dzieciństwo i młodość w domu, w którym numeru nie mogę pani podać, ale pokazałbym pani ten dom w Opoczce, który to jest dom. I w
tym drugim domu spędzał właśnie swoją młodość i swoje dzieciństwo. Także są dwa domy, które są związane z postacią Emila Krebsa na terenie Opoczki. O jego dzieciństwie w Opoczce, o tym właśnie okresie, w którym przebywał w dzieciństwie jako w Opoczce, znane jest to, że on bawił się tak samo, jak wszystkie inne dzieci się zwykle w tym wieku bawią. Dopiero swój punkt widzenia zmienił w momencie, gdy chodził do szkoły podstawowej, która się w Opoczce znajdowała i znalazł swój pierwszy kontakt z książką do nauki języka francuskiego. Od tego momentu zmienił praktycznie całe swoje życie.